Z okazji 50. rocznicy powstania listopadowego redakcja Równości zwołała w Genewie zebranie międzynarodowe, aby swym towarzyszom, socjalistom Europy, powiedzieć, do czego dąży proletariat Polski, jakie są jego cele i zamiary. Wśród przeszło 500 osób zgromadzonych na zebraniu byli Szwajcarzy, Niemcy, Francuzi, Włosi, Rosjanie, Polacy. Przewodniczył J.F. Becker, zasłużony weteran rewolucji niemieckiej i ruchu robotniczego w Europie. Obowiązki sekretarki przyjęła na siebie przebywająca w Genewie rewolucjonistka rosyjska Wiera Zasulicz. Marx i Engels nie mogli wziąć bezpośrednio udziału w zebraniu, przysłali jednak list, w którym dają wyraz swemu stosunkowi do kwestii polskiej. List Karola Marxa i Fryderyka Engelsa na zebranie genewskie w 1880 roku. Do mitingu w Genewie, zwołanego dla uczczenia 50. rocznicy rewolucji polskiej 1830 roku. Obywatele! Po pierwszym podziale kraju Polacy, opuszczając swą ojczyznę, przepływają Atlantyk, aby bronić wielkiej, wówczas powstającej Republiki Amerykańskiej. Kościuszko walczy obok Waszyngtona. W 1794 roku, gdy rewolucja francuska z trudnością stawia opór siłom koalicji, sławne powstanie polskie wyswobadza ją. Polska traci swą niezależność, lecz rewolucja zostaje. Polacy zwyciężeni wstępują do armii sans-culottów i pomagają im przy burzeniu feudalnej Europy. Na koniec w 1830 roku, gdy cesarz Mikołaj i król pruski zamierzają doprowadzić do skutku swe plany, by nowym napadem na Francję odrestaurować legitymistyczną monarchię, wówczas rewolucja polska, którą dziś święcicie, zastępuje im drogę. Porządek zapanował w Warszawie. Okrzyk „Niech żyje Polska”, który rozległ się wówczas w całej Europie Zachodniej, nie był wyłącznie daniną sympatii i podziwu dla bojowników patriotycznych, brutalną siłą zgniecionych. Okrzykiem tym witano naród, którego wszystkie powstania, tak dla niego samego fatalne, zatrzymywały zawsze pochód kontrrewolucji. Naród, którego najlepsi synowie nie zaprzestawali nigdy wojny odpornej, walcząc wszędzie pod sztandarem rewolucji ludowych. Z drugiej znów strony podział Polski wzmocnił święte przymierze, tę maskę hegemonii, cara nad wszystkimi rządami Europy. Okrzyk więc „Niech żyje Polska” mówi sam przez się: śmierć świętemu przymierzu, śmierć despotyzmowi militarnemu Rosji, Prus i Austrii, śmierć panowaniu mongolskiemu nad społeczeństwem nowożytnym. Od 1830 roku, gdy burżuazja we Francji i Anglii w mniejszym lub większym stopniu ujęła władzę w swe ręce, zaczął się ujawniać ruch wśród proletariatu. Od roku 1840 klasy posiadające w Anglii zmuszone były już uciekać się do pomocy siły zbrojnej, aby opierać się partii czartystów, tej pierwszej bojowej organizacji wśród klasy robotniczej. Wówczas w ostatnim zakątku niezależnej Polski, w Krakowie, wybuchła w 1846 roku pierwsza rewolucja polityczna, która ogłasza żądanie socjalistyczne. Od tej chwili ku Polsce skierowane są wszelkie złudne sympatie zasobnej Europy. W 1847 roku zbiera się potajemnie w Londynie pierwszy Międzynarodowy Kongres Proletariatu, który wydaje manifest komunistyczny zakończony nowym hasłem rewolucyjnym: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Polska miała na tym kongresie swych przedstawicieli, a do rezolucji kongresu przyłączył się sławny Lelewel i jego stronnicy na publicznym mitingu w Brukseli. W 1848 i 1849 roku armie rewolucyjne niemieckie, rumuńskie, węgierskie, włoskie przepełnione były Polakami, którzy odznaczyli się jako żołnierze i jako dowódcy. Chociaż prądy socjalistyczne tej epoki utopione zostały we krwi czerwcowej, jednak rewolucja 1848 roku, nie trzeba o tym zapominać, ogarniając swym płomieniem prawie całą Europę, zrobiła z niej na chwilę jedną gminę i przygotowała w ten sposób grunt dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników. Powstanie Polskie 1863 roku
które dały sposobność do wspólnego protestu robotników angielskich i francuskich przeciw nadużyciom międzynarodowym ich rządów, było punktem wyjścia dla internacjonału założonego przy udziale wygnańców polskich. Na koniec wśród polskich wygnańców Komuna paryska znalazła swych prawdziwych obrońców. A po jej upadku dla sądów wojennych w Wersalu wystarczyło być Polakiem, aby zostać rozstrzelany. Polacy więc poza granicami swego kraju odegrali wielką rolę w walce o wyzwolenie proletariatu. Byli wszędzie jej czołowymi bojownikami. Dziś, gdy walka ta rozwija się wśród samego ludu polskiego, niech ją podtrzymuje propaganda, prasa rewolucyjna, niech łączy się ona z usiłowaniami naszych braci rosyjskich. Będzie to jednym powodem więcej, aby powtórzyć dawny okrzyk: niech żyje Polska! Pozdrowienie i braterstwo. Podpisano: Karol Marx, Fryderyk Engels, Paweł Lafarge, F. Lesner. Dawni członkowie Rady Głównej Stowarzyszenia Międzynarodowych Robotników. Londyn, 27 listopada 1880 rok.